Drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele w Chrystusie, dzisiaj aceranek zaczynamy od fragmentu psalmu 27, wersety 13 i 14, czyli kończące ten psalm. Ja jednak wierzę, że ujrzę dobroć Pana w krainie żyjących. Miej nadzieję w Panu, bądź mężny i niech serce Twoje będzie niezłomne. Miej nadzieję w Panu. Bardzo ciekawy fragment Bożego Słowa. Dlatego, że większość z nas myśli sobie, a ten świat to jest po prostu jedna wielka beznadzieja i na tym świecie żadnej sprawiedliwości i żadnej dobroci, i żadnej prawdziwej miłości, no raczej nikt nie doświadczy, ale mamy to wszystko obiecane po śmierci. Oj, to jest, delikatnie mówiąc, nauka, która jest jednym wielkim zwiedzeniem, oszustwem. Pytanie, a co ma ten psalm z tym, co powiedziałem? No to słuchajcie. Ja jednak wierzę, czyli jestem człowiekiem wiary. Ale w co? Że ujrzę dobroć Pana w krainie żyjących. A gdzież jest ta kraina żyjących? Kontekst Starego Testamentu mówi wyraźnie o tym świecie. Tak opisywano krainę żyjących, ten świat. Także była kraina umarłych, ale tutaj jest mowa o krainie żyjących. Ludzie, no otwórzcie swoje oczy. Ja wiem, że niektórzy tego słuchają w nocy, ale jeśli słuchacie o poranku, no otwórzcie swoje oczy, podejdźcie do okna. Zobaczcie, jak piękny jest świat. No i tutaj trzeba dodać, po potopowej katastrofie, a jednak piękny. Jak piękne jest zobaczyć słońce, które świeci, usłyszeć ptaki, które śpiewają. Przecież to jest życie. Ilu z nas dopiero wtedy, kiedy się nawróciliśmy, zaczęło słyszeć głos ptaków? Iluż z nas dopiero, kiedy żeśmy się nawrócili, zaczęliśmy rozróżniać, że w naszym mieście, w naszej okolicy nie rośnie jeden rodzaj drzewa, nie rośnie jeden rodzaj krzewu, jeden rodzaj trawy, jeden rodzaj kwiatów, ale że jest tego cała paleta. Zaczęliśmy dostrzegać kolory, zaczęliśmy rozumieć, doświadczać, że świat pachnie. Oj, jak potrafi niesamowicie pachnieć. Szczególnie o poranku albo wieczorami, kiedy słońce zachodzi, jest tak ciepło, jest leciutki wiaterek i jest feria zapachu w powietrzu. Oj, muszę wam powiedzieć, bo to jest moje osobiste doświadczenie, dlaczego między innymi kocham Grecję, chociaż nie tak jak Polskę, bo tam, kiedy wyjdzie się poza miasta, kiedy wyjdzie się na interior, naprawdę można oszaleć od zapachów. To jest nieprawdopodobne. Wszystkie kuchnie świata znalazłyby tam swoje zapachy. Świat pachnie. Świat jest naprawdę piękny. I to, co będzie wtedy, kiedy odejdziemy z tego świata, to cóż my możemy na ten temat powiedzieć? Jest jeden człowiek, no nie licząc samego Chrystusa, ale jest jeden człowiek, który coś zobaczył i był nim apostoł Paweł i powiedział, że pochwycony do trzeciego nieba nic nie powie. Nie jest w stanie opowiedzieć tego. Więc nie mamy pojęcia, jak cudowny, jak wspaniały, jak niezwykły jest ten nowy świat, jest ta nowa ziemia,
Jest to nowe niebo, które Bóg szykuje wtedy, kiedy zakończy się historia. Ale moi drodzy, my tu mamy oglądać dobroć Pana. My tutaj mamy oglądać Boga, który działa z miłością, który działa sprawiedliwości, który działa w chwale. A dlaczegoż nie? Kto powiedział, że nie? No w szczególnych czasach żyjemy, przyznajmy. I dzisiaj chrześcijanie biegają jak psy z nosem przy ziemi i szukają tylko spisków i szukają tylko wszystkiego tego, czym można byłoby postraszyć innych wierzących, żeby wylać kolejne pomyje na takiego czy innego rządzącego. I tracimy życie, tracimy to, co naprawdę najpiękniejsze. Tracimy życie, życie z Chrystusem. Mało tego, tracimy możliwość oglądania, jak Bóg zwycięża w życiu wielu ludzi. Jak Bóg zwycięża dzisiaj w tym świecie, w życiu alkoholików, narkomanów, złodziei, cudzołożników, jak łączy na nowo małżeństwa. Przecież to wszystko jest na wyciągnięcie ręki. To się naprawdę dzieje. To można oglądać. To nie jest coś, co jest wyssane z palca. Tylko w ramach naszych zborów, zborów HWE w tym roku, dziesiątki ludzi przyjęło chrzest wiary. To nie jest tak, że my chrzcimy wszystkich, którzy chcą. Nieprawda. Ja w ogóle nie zgadzam się z takim podejściem do chrztu. I dlatego ci, którzy u nas przyjmują chrzest, to są ludzie, którzy są sprawdzeni, którzy naprawdę uwierzyli. A więc dziesiątki nowych wierzących, dziesiątki ludzi, których życie się całkowicie zmieniło, możemy oglądać w tym roku w naszych skromnych przecież, jakże bardzo skromnych szeregach. Ludzie kochani, obudźcie się, zacznijcie oddychać, zacznijcie żyć Chrystusem, a palnijcie gdzieś do kąta te wszystkie telewizory, inne środki masowego rażenia. Weźcie do ręki Słowo Boże. Zacznijcie tym żyć, a zobaczycie cuda, które Bóg czyni. Zobaczycie rzeczy, których do tej pory nie widzieliście. Psalmista mówi, mam nadzieję w Panu. Czy masz nadzieję w Bogu? Obawiam się, że wielu chrześcijan już nie ma żadnej nadziei. Dlaczego? Bo zatruli się. Oni mówią, że boją się, że będzie szczepionka przymusowa. Ludzie, wy już jesteście zaszczepieni. Wy już jesteście zaszczepieni i to widać po was, bo chodzicie w strachu, w przerażeniu, w jękach, w bólach. Chodzicie tak, jakbyście byli żywymi trupami. Już jesteście zaszczepieni. Tak, to duchowa szczepionka. O wiele gorsza niż ta fizyczna. O wiele gorsza. Niektórzy tak walczą przeciwko tym szczepionkom. Ja oczywiście jestem przeciwnikiem, żeby było jasne. Angażują wszystko, całe swoje życie, cały swój czas. No ale niestety dali się duchowo zaszczepić. I żyją w przerażeniu, żyją w niewoli. Żyją jak ludzie przegrani. Nie ma nadziei. Już nie może, może być dobrze, już nie będzie lepiej. No to chcę wam przypomnieć pewną historię. Oj, lubię tego proroka. Nazywa się Jonasz. To jest człowiek, który oczywiście nie do końca mi odpowiada, jeśli chodzi o jego postawę, ale lubię go dlatego, że jest taki bardzo ludzki, taki bardzo podobny do nas. Bóg mu zlecił zadanie. O nie, on ma lepszy pomysł na życie i on w ogóle tych mieszkańców Niniwy to by natychmiast rozstrzelał albo spuścił tam bombę atomową, a nie żeby tam chodzić i tłumaczyć im. Nie. Wiemy, jak ktoś czyta Biblię, jakie były koleje losu tego człowieka. No ale co w końcu się stało? No wparzył do tej Niniwy, wkurzony na wszystko, śmierdzący rybą. No i oczywiście wylał ten gorycz też na tych ludzi, przy okazji wyjaśniając im, dlaczego się tu w ogóle znalazł? I oni się po prostu naprawdę przerazili.
i naprawdę się nawrócili. A co się stało w tym momencie? Ano w tym momencie Bóg wyrok nad Niniwą zatrzymał. Nie cofnął tego wyroku, ponieważ 300 lat później Niniwa została zrównana z ziemią. Ale na 300 lat Boża ręka została zatrzymana. Mówicie, że nic się nie da zmienić? Ludzie mówią, wszystko, co jest w Biblii, musi się wypełnić. Jak wszystko, to wszystko. A wszystko oznacza, że Bóg może na jakiś czas sąd zatrzymać. Przecież tak uczy Biblia. Więc jak mówimy wszystko, to bądźmy uczciwi. A więc bierzmy się do pracy, bierzmy się do takiej góralskiej roboty. Zacznijmy głosić Słowo Boże, zacznijmy żyć pełnią życia, cieszyć się życiem, a nie ciągle, o Panie, znowu gdzieś tam palą się lasy, a tam nie mogą wyjść z domu, a tutaj, Panie, szczepionki nam chcą aplikować, a tutaj maseczki trzeba nosić, a tam nie trzeba i ja się boję, bo jak tam nie pójdę w maseczce, to nie wiem, czy się zarażę, czy nie. No jak wy ludzie żyjecie, wierzący ludzie? Przecież coś chyba wam się w głowach poprzestawiało. No przy okazji w sercach. Bądź mężny, mówi Biblia. I miej serce niezłomne. Tak mówi psalmista. Bądź mężny i miej serce niezłomne. Takie właśnie serce podoba się Bogu. Bądź mężny. Oj, oj ludzie. Co to za czasy? Chrześcijanie z czekolady, chrześcijanie z lukru, chrześcijanie ciasteczkowi, karmelkowi. Mężny? A co to jest w ogóle? O co tu chodzi? Ludzie przychodzą na nabożeństwo i słyszą od swojego pastora, o, jaką odwagą żeście się wykazali, bo przyszliście na nabożeństwo. To się wydarzyło 2-3 tygodnie temu, więc to jest nowum. Jaką odwagą? Pastorze, czy pastor ma coś z głową? Bo mam wrażenie, że chyba tak. Może z sercem coś pastor ma. Jaką odwagę trzeba mieć w Polsce, żeby przyjść na nabożeństwo? Żadnej. Nic się tutaj nikomu nie dzieje. Nic się nikomu nie stało. Bądź mężny. Stań po stronie Chrystusa. Wielu chrześcijan dzisiaj pochowało głowę między kolana i płaczą, i beczą, i narzekają, i opowiadają niestworzone historie. Czy Słowo Boże nas w ogóle do tego zachęca? A jak zaczyna się Psalm 27? Pan światłością moją i zbawieniem moim. Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego. Kogóż mam się lękać? O, to taki niepoprawny politycznie ten psalm 27. No bo trzeba się lękać wirusa, świrusa. Bo przecież zamykamy kościoły z powodu wirusa, świrusa. Jak mógł Dawid napisać: Pan ochroną życia mego. Trzeba mieć rozum w głowie, a nie pętać się po jakichś kaplicach. Siedzieć zabunkrowany, siedzieć w piwnicy, siedzieć i nie wychodzić, nie wyścibać nosa. A ja ci mówię, siedź tam i więcej nie wychodź. Więcej nie wychodź, żeby nie psuć atmosfery. I w ogóle wyłącz się, nie dzwoń, nie pisz, nie odzywaj się. Jak się Bóg nad tobą zlituje, to cię wyciągnie stamtąd. Ale ty nie psuj nikomu życia, człowieku. Ty jesteś chory, zniewolony. Wpadłeś w sidła ptasznika, jak to w innym miejscu czytamy w psalmie. Jesteś w niewoli. Żyjesz strachem, przerażeniem. Nie masz pojęcia, co to jest życie z Bogiem. Nie masz pojęcia o tym. Pan światłością moją. Bóg rozświetla moją
rzeczywistość. Kiedy patrzę na świat, patrzę Bożymi oczyma i widzę potrzeby. Widzę ludzi, którzy są w śmierci. Widzę, że trzeba ich ratować. Nie interesuje mnie koronus, świrus. Interesuje mnie życie tych ludzi i ich wieczność. Bo Bóg mi to daje zobaczyć. Bóg jest zbawieniem, czyli ratunkiem moim. W każdej sytuacji Bóg jest moim ratunkiem. Kogóż mam się bać? Czego mam się bać? Kogo mam się bać? Jak jesteś podszyty tchórzem, to znaczy, że Boga nie znasz. Pan ochroną życia mego. O, to właśnie jest to niepoprawne politycznie stwierdzenie. Jak to Bóg jest ochroną mojego życia, a cóż Bóg może przeciwko wirusowi? Mamy dzisiaj nowe bóstwo. Oto wirus, świrus, który wyprowadził nas z ziemi egipskiej. Tańczmy i składajmy mu hołd. Tak to robi dzisiaj wielu chrześcijan. No gratulacje. No ale cóż, głupoty się leczyć nie da. Głupota niestety powolutku rośnie w sercu. Przykre, ale niestety prawdziwe. Kogóż mam się lękać? No właśnie, kogóż mam się lękać? Boże Wszechmogący. Boże Wszechmogący, zlituj się nad swoim ludem, który żyje w przerażeniu, w głupocie, w tchórzostwie, który myśli w kategoriach egoistycznych, który nie rozumie, co to jest męstwo, który nie rozumie, co to jest odwaga. Panie, niech przyjdzie Twoje przebudzenie. A swoją drogą chciałbym zapytać specjalistów od wyrzucania demonów z ludzi wierzących. Dlaczego nie wyrzucacie demonów strachu? Bo to niepoprawne politycznie? Dlaczego nie wyrzucacie z ludzi wierzących demona wirusa? Bo to niepoprawnie politycznie? Ciekawe, prawda? Ci specjaliści wymyślają już takie demony, że jak diabeł słyszy, to się pewnie wije ze śmiechu po ziemi, ale nie tkną wirusa, świrusa. Oj nie. To tylko mówi o tym, że wirus, świrus to jest demoniczny pomysł na zniewolenie także chrześcijan. Ale z drugiej strony powiem wam tak, a czemu nie? A niech siedzą w domach. A po co mają chodzić po tym świecie i rozsiewać głupotę? A niech siedzą w domach. Niech tam jojczą. Znam zbór, który do dzisiaj prowadzi nabożeństwa w internecie. I bardzo dobrze. I niech tam zostaną w tym internecie. Byleby tylko się nie plątali i nie psuli roboty. Bo naprawdę wielu ludzi się nawraca. I oby nie wpadli w ich ręce. Bo to by się źle skończyło dla tych nowonarodzonych. Ludzie, wciągnijcie głęboko powietrze, poczujcie ten zapach. Spójrzcie, jak świat jest piękny. Zacznijcie żyć z Chrystusem, dla Chrystusa, przez Chrystusa. Zacznijcie cieszyć się życiem. Jesteśmy zwycięzcami w Chrystusie. Któż nas może dotknąć bez Jego woli? Nikt. Nikt i nic. Mam w nosie wszystkie spiski. Mam w nosie wszystkie kombinacje, jakie sobie ludzie wymyślają i nakładają z powodu tej pandemii. Chcą, niech żyją w niewoli. Ja nie żyję w niewoli i nie będę żył w niewoli. Chwała, chwała Najwyższemu. Amen.